Mamy gości dzisiaj. Oczywiście witamy wszystkich, którzy przyjechali dzisiaj do nas. Ale przyjechał do nas brat prezbiter Ryszard Krzywy z żoną Halinką. Bardzo się cieszymy, bo Halinka ostatnio opuściła się w odwiedzaniu nas i dwa czy trzy razy nie przyjechała do nas. Oczywiście wybaczamy, bo dzisiaj taki temat był rzucony o przebaczenie. Wybaczamy, Halinka. Rysiowi nie mamy co wybaczać, bo przyjeżdżał. Także witamy was serdecznie. Wczoraj mieliśmy naprawdę dobry czas i wierzę, że Bóg dzisiaj również przez brata Ryszarda powie do nas pewne rzeczy. Niedawno byłem w zborze za granicą i tam pastor mówi tak, zadzwoniłem kiedyś do brata Krzywego. Powiedziałem tak, proroku Krzywy, przyjedź i wyprostuj nas. Zapraszamy. Zawsze staramy się wypełniać Bożą wolę. Ale dzieje się to na zasadzie też naszej wiary. Im wiara jest mniejsza, tym mniej precyzyjni jesteśmy. Wolą jest, aby być jak najbardziej precyzyjnym. Bo żyjemy w czasie, kiedy potrzebujemy, żeby Kościół był silny i ludzie w Kościele silni. Potrzebujemy siebie wzajemnie. Nie potrzebujemy wspominać sobie i wypominać sobie, potrzebujemy się budować. Potrzebujemy się zachęcać. Tak często ludzie gdzieś nawet słusznie skrytykowani i zostawieni z tą krytyką wpadają w takie potępienie albo niemożność i nie umieją się przebić i pójść do przodu. Bóg załatwia pewne rzeczy. Gdzie pewien człowiek prosił mnie o moją opinię, pastor pewien, i mu przekazałem moją opinię, dlaczego tak się rzeczy dzieją. I powiedziałem, zawiniłeś w kilku miejscach, zrobiłeś błędy, nie słuchałeś ludzi, nie słuchałeś doradców, więc są teraz konsekwencje. Ale on się poczuł urażony, bo cierpiał bardzo z tego, że mu się nie udało. I obraził się na mnie. Wyjechał z Polski w gniewie. Pojechał do pracy tam zarobić. I w pewnym momencie zadzwonił do mnie i powiedział, porzucam mój gniew. Porzucam mój gniew. Nie wiem dlaczego, ale chociaż ciągle mam jakiś uraz, to wiem, że to była prawda, tylko to bolesna prawda i ja dzisiaj chcę się z tobą pojednać. Tydzień później dostałem telefon. Poszedł do łazienki się umyć przed pracą i już nie wstał. Czyli jechał w urnie. I powiedziałem, jaki Bóg jest dobry. Nie pozwala człowiekowi odejść w grzechu. Załatwia te rzeczy. My mamy tą szansę, że jesteśmy tutaj i potrzebujemy spotkać się z Bogiem, ale On też przychodzi, żeby nas podnieść i żeby każdy z nas mógł wykonać to, co ma do wykonania. Żebyśmy nie szli do naszych domów znowu z obciążeniem, ale byśmy szli do naszych domów wolni, pełni inspiracji, zachęty, zbudowania, bo tylko wtedy mamy siłę, żeby przezwyciężać dylematy, problemy. Ale kiedy pojawiają się dylematy, to czasami zapominamy o swoim powołaniu. Ludzie mówią, że czasami ludzie widzą najwyżej czubek swego nosa albo czubek swoich butów, a nie widzą perspektywy, którą Bóg im dał. Miejsce, do którego ich powołał. Przeczytajmy więc Tytusa, list apostoła Pawła do Tytusa. Pierwszy rozdział od 5 do 15 wersetu, 11 wersetów. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia, i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny,
zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielić napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza wśród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział: Kretańczycy, zawsze ugarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe. Dla tej też przyczyny karci ich surowo, ażeby ozdrowieli wierze i nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Apostoł Paweł współpracował z wieloma ludźmi. Możemy powiedzieć, bo miał taką potrzebę. Przecież miał swoje ułomności, ten cierń. Niektórzy tłumaczą to w ten sposób, inni w inny. Była to jakaś niedyspozycja, która powodowała, że mu się ciężej służyło. Poza tym ogrom obowiązków, które miał, powodowały, że był bardzo zajęty. Potrzebował więc też ludzi wokół siebie. Ale czy tylko dlatego? Czy tylko dlatego angażujemy ludzi, bo chcemy, żeby nam było lżej służyć? Myślę, że niekoniecznie. Tak jak w rodzinach mamy, kiedy dzieci dorastają, to nie tylko chcemy dzieci angażować, bo łatwiej nam utrzymać czystość, porządek w domu, ale chcemy też, żeby dzieci nabrały pewnego nawyku, potrzeby pracy. Żeby widziały, że jeżeli jest potrzeba, to trzeba coś zrobić. Żeby nie trzeba było ciągle mówić zrób to i pokazywać palcem. Żeby dzieci się domyślały, bo wtedy dzieci, kiedy dorastają, są błogosławieństwem dla współmałżonków. Tak? Pewna kobieta do mnie kiedyś przyszła i powiedziała: módl się o mnie, żebym wyszła za mąż. Powiedziała: nie będę się modlił o taką rzecz, bo ja nie chcę, żeby twój facet mnie przeklinał kiedyś. Ty się naucz normalnie żyć. Ty się naucz normalnie funkcjonować, bo ty jesteś jak księżniczka, której trzeba dwóch sługusów i oprócz męża jeszcze, tak? Więc się zmień. Obraziła się na mnie, ale coś ze sobą zrobiła i to był sukces. Więc kochani, apostoł Paweł miał więc myśl, potrzebę, żeby uzdalniać ludzi do służby. Bo jeżeli powstają nowe zbory, a przecież to był apostoł, który zbory zakładał, to potrzebował jednego zostawić tu, innego tam, żeby sprawowali służbę, bo przecież apostoł ileś czasu przebywał, rok, pół roku, dwa lata i musiał iść dalej. Musiał funkcjonować inaczej. Zakładać nowy kościół. A tutaj przecież musi się odbywać praca. Ktoś musiał być dojrzały na tyle, żeby tą pracę poprowadzić. Ktoś musiał być na tyle obznajomiony z działaniem Ducha Świętego, żeby w te rzeczy wejść. Więc Paweł miał ich obok siebie. Chodzili, usługiwali, a później zostawali delegowani. Pamiętacie Elizeusza, który z domu bogatego, bo 12 par wołów, które orały pole, to chyba nie było małe przedsięwzięcie, tak? Został powołany na proroka, ale zanim został prorokiem, to jak niektórzy mówią, polewał Eliaszowi wodę. Nosił za nim jego tobołek. Musiał znosić jego fanaberię. Spytacie się mojej żony, prorocy wcale nie są tacy łatwi do współżycia. Mają fanaberię, obrażają się, myślą, że wiedzą lepiej. Więc trzeba dużo cierpliwości, żeby z takimi ludźmi żyć. Więc sobie wyobrażam, jak znosił to Elizeusz. Jak on to znosił? Przyszedł z bogatego domu,
I nagle musiał się stać sługą. Ja myślałem, że od razu pójdzie do służby, ale czytałem, że to ciągle Eliasz był aktywny. O Elizeuszu się nie mówi. Aż po pewnym czasie, kiedy Eliasz odszedł, Elizeusz otrzymał ducha, wszedł w służbę i miał pragnienie. Powiedział, tyle zapłaciłem, tyle się nauczyłem, chcę dwa razy więcej ducha niż Eliasz. I kiedy czytamy w Biblii, dwa razy więcej cudów dokonał niż Eliasz. Może nie był to tej miary prorok, co Eliasz, ale jednak dokonał więcej cudów. Warto się uczyć. I warto wzrastać. Ale ile razy mamy zniechęcenie? Ile razy nam się czasami pewne rzeczy nie podobają? Pamiętam, jak się pobraliśmy? Moja żona poszła kiedyś do swojej mamy, mówi, za mało mnie cisnęłaś. Za mało mnie uczyłaś. I ona mówi, no ale wszystko umiesz. Ona mówi, tak, ale wszystko dla mnie jest problemem. Bo jest to do zrobienia, dzieci się rodzą, w nocy nie dosypiam, po prostu dla mnie to jest ciężkie. Ja myślałem, że małżeństwo jest takie super, a ja się męczę. Gdybyś mnie docisnęła w mojej młodości, to teraz by mi było dużo łatwiej. A tak, to zamiast radości, to się muszę przyzwyczajać do pewnych obowiązków. To znaczy, że przychodzą czasami zniechęcenia do nas, prawda? Przychodzą czasami pewne zwątpienia. Mamy obdarowanie, Duch Święty na nastąpił, przemienił nas. A jednak napotykasz trudności, które cię stopują, które cię zastanawiają, które cię zniechęcają i musisz podjąć bój o wiarę. Musisz podjąć bój o namaszczenie. Więc apostoł Paweł napisał do Tytusa list. A dlaczego to napisał list? Taki piękny list, pełen zaleceń, poleceń, przypomnień. Dlaczego do niego napisał list? Bo zostawił go swojego współpracownika, uznał, że już jest w stanie podołać temu zadaniu, zostawił go nie w łatwym mieście, nie w łatwym miejscu, zostawił go na Krecie. A Kreta miała złą opinię. Czytamy tu, brzuchy leniwe, tak, zawsze ugarze. To nie byli łatwi ludzie. Jak z tych ludzi zrobić coś dobrego? Jak z tych ludzi zrobić coś dobrego? Wiecie, kiedy czytałem psalmy, czasami, jak was jakieś wyobrażenie, czytałem psalmy Dawida i myślałem, no tak, ten Saul tak gnębił Dawida, że on takie psalmy pisał, tchu mi brakuje, od błagalnego wołania snu kości moje, łez mi brakuje. Tak? Jak ten Saul ścigał Dawida? Ale po pewnym czasie zrozumiałem, że to nie tylko z tego powodu Dawid miał problemy. Bo jest napisane, że kiedy Dawid uciekł od Saula i mieszkał na pustyni, czy w miejscu pustym, ludzie banici, ludzie wyjęci spod prawa zaczęli do niego dołączać. Jacy to byli ludzie? Mieli pewne złe nawyki. Mieli o sobie złe wyobrażenie. Nie byli to łatwi ludzie. I przychodzili do Dawida, bo się chronili, bo wiedzieli, że to jest przywódca. Ale nie byli łatwymi. Nie wiemy, jak Dawid z nimi postępował. Ale skutecznie postępował, bo jest to napisane i powstał obóz jak obóz Boży. I to byli ludzie, którzy byli tak wierni Dawidowi i tak umiejętni, że nawet kiedy Dawidowi zachciało się pić w pewnym momencie przy studni betlejemskiej, która przecież była zajęta przez wrogów, to trzech z nich powstało i powiedziało, my pójdziemy, przyniesiemy ci wodę. Narazili swoje życie, przebili się przez szeregi wroga i przynieśli mu wodę. Dlaczego? Bo kochali Dawida. Bo on z nich coś zrobił. Byli przegrani, byli banitami, byli przeznaczeni na zatracenie i nagle Dawid, inwestując w nich, wydobył z nich to, co najlepsze.
Był im wzorem, był im przykładem. Paweł, patrząc na Tytusa, patrząc na Tymoteusza, musiał do nich pisać listy. A dlaczego do nich pisał listy? Do kogo się pisze listy? Tego typu. Do ludzi zniechęconych, wypalonych, którzy zwątpili i mówią, może nie damy rady, może zawiedliśmy, może nas to przerasta, może zadanie jest za duże, może jesteśmy nie za szybko Paweł, może Paweł się pomylił, prorocy się też mylą, może to ktoś inny mógł nam dać więcej ludzi. I Paweł pisze do niego, pozostawiłem cię na Krecie. W tym celu, żebyś coś zrobił. Przypomina mu zadanie, do którego go powołał. W tym celu, żebyś coś zrobił. I uporządkował to, co zostało do zrobienia. I żebyś ustanowił ludzi, tak jak ja ciebie ustanowiłem. Żeby to byli ludzie gotowi do służby, ludzie gotowi do poświęcenia, ludzie znający słowo. I chociaż mówi, wiecie, czasami to jest tak, że mówisz do kogoś o kimś, a ten człowiek wie, że mówisz do niego. Tak? Nie mówisz mu wprost, tylko mówisz, no ogólnie to powinno być tak i tak. I nie mówisz, bo ty taki jesteś, tak? I apostoł Paweł też mówi bardzo sprytnie. Mówi, musisz ustanowić, czy powinieneś ustanowić starszych po miastach, jak ci nakazałem, ale to mają być starsi, którzy mają pewne cechy. I mówi, powinni być nienaganni, mężami jednej żony, ich dzieci mają być wierzące i nie mają stać pod zarzutem rozpusty lub karności, krnąbrności, przepraszam. Biskup jako włodarz Boży, biskup powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy, brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, szczęśliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowa zdrowej nauki, jak i dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają. Czy on tylko mówił, jakie zadanie ma zrobić, wykonać Tytus? A może też przypominał mu, jaki on sam ma być? Bo czasami tracimy rozeznanie. Tracimy rozeznanie. Wiecie, powiem wam z mojego przykładu. Niektórzy ludzie mnie denerwują, nie wiem czy was też, ale niektórzy mnie bardzo denerwują. Zwłaszcza jeżeli człowiek jest dzieckiem Bożym i nagle coś mu się staje i zaczyna postępować źle, zaczyna mówić źle, zaczyna psuć dobrą atmosferę, psuje swój dom, jest... Ale bardziej mnie denerwują ci, którzy głoszą Ewangelię, a są zaprzeczeniem życia w Ewangelii. Nie denerwują was tacy ludzie? Mówi, ja głoszę Ewangelię. Ja mówię, chłopie, przecież na ciebie spojrzeć, to można się na Boga obrazić. Jesteś antyświadectwem. To jak ty głosisz? Zmień swoje życie. Zmień swoje życie, a wtedy będziesz mógł głosić Ewangelię. Mnie to denerwuje, tak? Więc dałem sobie prawo, żeby do tych ludzi przychodzić i ich napominać, albo żeby trzymać ich na dystans. I czasami moja żona do mnie przychodzi i mówi tak, a dlaczego ty się tak zachowujesz? Ja jej mówię, co ty Biblii nie czytasz? Ja ci zaraz pokażę. Takich to karć grom, napomina i to publicznie. Tak? Ja po prostu wszystkie argumenty już bym użył. I ona mówi, a nie wiesz, że miłosierdzie góruje nad sądem? Przecież wiesz, że ci ludzie może sobie nie radzą. Okaż im miłosierdzie, okaż im łaskę. Porozmawiaj z nimi, ustąp troszeczkę, cofnij się krok do tyłu. Ja tak! Wiecie, człowiek nie jest, przynajmniej ja taki jestem, nie jestem skory do szybkiego posłuchania. Mam swoje argumenty. To nie może być tak, że moja żona ma więcej racji ode mnie. Ma swoją rację, ale dlaczego ma mieć większą ode mnie? Tak? Więc zaczynam się wspierać. Przecież oni powinni pójść dalej. Przecież oni powinni słuchać. Przecież oni nie. Przecież jak po dobroci się nie posłuchają, przecież napisane w Biblii jest, że samymi słowami syna się nie naprawi.
Bo chociaż rozumie słowa, to nie wykonuje tych słów. To znaczy, ja rozumiem, co to znaczy. Jak samymi słowami nie, to trzeba użyć innych argumentów. Bolesnych argumentów często. I tak tłumaczę. A moja żona się wtedy upiera. Ona jest łagodna, ale jak się uprze, to się uprze. I mówi do mnie, ustąp. Tak nie pójdziesz. Tak się nie da. Raz tylko pamiętam w ciągu 45 lat, chyba to 45 lat, nie? Przypomniała mi, jaki ma być włodarz Boży, jaki biskup Boży. Przeczytała mi to. Bolało wtedy. Powiedziała, czy spełniasz te warunki, od innych żądasz, a sam jaki jesteś? Wybrałeś z Biblii, z tych cech, te rzeczy, które tobie pasują. A Bóg chce, żebyś się zmienił także ty. Więc Paweł zwraca uwagę Tytusowi. Tytusie, pewne rzeczy musisz ponaprawiać w swoim życiu. Do Tymoteusza, w innym liście do Tymoteusza napisał, podejmij bój. Pamiętaj, że zostałeś powołany do urzędu na podstawie proroczego objawienia i proklamacji i mało tego, to starsi też rozpoznali w tobie ten dar i wyznaczyli cię, położyli na ciebie ręce i namaścili cię do tej służby. Nie jesteś samozwańcem, to nie był błąd. Bóg objawił, starsi to zobaczyli. Dwie rzeczy się zgrały, więc wykonuj swoją pracę. Stawaj w boju, nie zniechęcaj się. Upadki się zdarzają, potknięcia się zdarzają, ale cel został wyznaczony. Bóg, powołując ciebie, nie pomylił się. On wiedział o wszystkim, co się wydarzy. Wiedział o wszystkim. I przyznam wam się szczerze, że nie zawsze lubię to miejsce dobrze czytać. Tak czasami przeczytam je szybko, bo czytam po kolei Biblię, więc tak czasami to miejsce przeczytuję szybko. A jak szybko czytasz, to się nie zastanawiasz nad tym, nie rozbierasz tego słowa na czynniki pierwsze i ono nie ma takiej mocy nad twoim życiem wtedy. Bo to słowo też mnie osądza. To słowo mnie osądza. Ale chciałbym się skupić na tym, że czasami w Kościele ludzie mówią, zostawieni, zostaliśmy sami sobie. Mamy zadanie do spełnienia, zostawieni zostaliśmy sobie sami. Nie radzimy sobie. Każdy się czymś zajmuje. Ta pomoc jest albo mała, albo żadna. I zaczynamy się wycofywać ze służby. Zaczynamy żyć w takim wycofaniu, ale też w goryczy po części, no bo nas to oskarża. Tak? Masz powołanie, to cię to oskarża. Nawet jeżeli to zagłuszysz czymkolwiek, to człowiek jest ciągle świadomy swego grzechu, swojej indolencji. Więc Paweł mówi do niego, zostawiłem cię tam. Ale nie pozostawiłem, czy nie odszedłem od ciebie, bo popatrz, piszę do ciebie listy, posyłam do ciebie Sylasa i innych, żeby cię wspierali. Ja o ciebie się modlę, ja noszę cię w sercu, nie jesteś zapomniany w moim życiu. I nie jesteś zapomniany w mojej modlitwie. To, że tego nie doświadczasz może w bezpośredni sposób, bo jestem daleko, to ja nie opuściłem ciebie i nie opuszczę. Bo ja ciebie zostawiłem, ja ciebie wyznaczyłem, Bóg mi to pokazał i ja ciebie wspieram. Bo ta praca ma być wykonana. No ale przecież to brzuchy leniwe. To zawsze ugarzę. To ludzie przewrotni, oszuści. Jak z takimi żyć? Dlaczego mnie zostawiłeś w tym miejscu? Ale wiecie, że Bóg wie, kogo gdzie postawić? Niektórzy nie nadawaliby się tam, nie daliby rady, ale jeżeli Bóg ciebie postawił w tym miejscu i masz to potwierdzone, to znaczy, że dasz sobie radę. To czasami sami sobie mówimy, wmawiamy, nie dam rady, nie mam umiejętności. To znaczy, że czynisz Boga kłamcą. Albo mówisz, nasi starsi nie mają rozeznania. Więc Paweł powiedział, zostawiłem cię tam w pewnym celu. Żebyś uporządkował pewne rzeczy, żeby one naszły na swoje miejsce,
ale też, żebyś przygotował innych do służby. Żebyś otworzył swoje życie, żebyś pokazał im twój warsztat pracy, żebyś pokazał im twój warsztat modlitwy, żebyś pokazał, jak ty kontaktujesz się z Bogiem, jak ty załatwiasz swoje sprawy, żebyś zrozumiał pewne rzeczy. Paweł miał takie prawo, bo wiecie, co Paweł robił? Kiedy chodził z Bogiem i słuchał Ducha Świętego i żył w posłuszeństwie dla Ducha Świętego i dla Jego głosu, zakładając kościoły, to jednak miał dużo oponentów, dlatego że jeżeli człowiek chodzi w duchu, to niektórzy ludzie tego, religijni ludzie tego nie rozumieją. Oni rozumieją do pewnego momentu i w pewnym momencie już tego nie rozumieją i ich to denerwuje. Dlaczego działasz inaczej? Dlaczego? Więc miał wielu oponentów. Mógł się z nimi kłócić i mógł powiedzieć, przecież chodzę w duchu. Co, wy nie widzicie? Przecież chodzę w duchu. Duch Święty do mnie mówi. Mam proroków wokół siebie. Oni mi mówią, przecież postępuję dobrze. Na podstawie Słowa Bożego wam to wyjaśnię. Ale on zrobił coś innego. On poszedł do Jerozolimy. Poddał się pod autorytet apostołów. Zapytał ich. Oni, wysłuchawszy go, rozsądzili sprawy. Napisali list. I stanęli w miejscu błogosławienia. I powiedzieli, wysyłamy z tobą jeszcze Sylasa, żeby... I Tymoteusza, żeby oni byli ci wsparciem i żeby oni zaświadczyli, że to naprawdę jest od nas. Po co Paweł to zrobił? No tak, pokazał też metodę, tak? I on między innymi tu się zwraca do Tytusa w ten sposób. Jeżeli masz problem, to wiedz, że są bracia. Nie jesteś sam. Siostry też oczywiście. Nie jesteś sam. Zwróć się do nich. Działaj w zespole. A jeżeli mimo wszystko masz opór, to weź braci znaczniejszych. Udaj się do nich. W towarzystwie pewnie braci. Niech oni cię wesprą. Niech oni rozsądzą. Niech oni wydadzą opinię. Jeżeli wydadzą opinię, będzie ci łatwo później pewne rzeczy uregulować tam na miejscu, bo będziesz miał jeszcze inny autorytet za sobą. Nie będziesz tylko mówił Duch Święty ze mną, ale będziesz mówił, bracia też to rozpoznają. Nie jestem samozwańcem, nie jestem człowiekiem, który bazuje tylko na moich odczuciach. Niektórzy tak bazują na swoich odczuciach, mówią, to Duch Święty, a to niekoniecznie może być Duch Święty wtedy. Ale jeżeli ja mam wątpliwości, to idę do mojej żony, mówię, pomóż się o tą sprawę. Idę do mojego syna, pomóż się o tą sprawę. Albo dzwonię do kogoś, mówię, czy możesz się o to pomodlić? Czy możesz wydać opinię, czy możesz się rozsądzić tą sprawę? Bo ja nie chcę chodzić w błędnej pewności siebie. Więc pierwsze, co mam wam powiedzieć, co jest główne i najważniejsze, Bóg mi powiedział, chcę używać was. Chcę, żebyście byli jak Tytus, który był w trudnym miejscu, a jednak Bóg go tam postawił, bo uznał, że on się nada, że on ma kompetencje, że ma odpowiednie wyposażenie. Ale kiedy już wchodzisz w takie miejsce, to ciągle musisz wracać do miejsca, jaki biskup ma być, jaki mąż Boży ma być. Bo zwracamy na pewne rzeczy uwagę, a pewne rzeczy przeoczamy. A to w Bożym Słowie nie ma plew, są tylko ziarna, tak? Potrzebujemy więc te ziarna wziąć. Potrzebujemy się nauczyć pewnych rzeczy. Jak Kościół ma rosnąć? Czy mamy się zajechać w Kościele? Nie. Jeżeli robisz pracę dobrą tam, gdzie Bóg cię postawił, to się nie zajedziesz. Przysłowie świeckie mówi, że jeżeli człowiek robi to, co lubi, to nigdy nie idzie do pracy. Bo on to lubi. To dla niego nie jest, on nie jest wyrobnikiem. On to lubi. On to robi z przyjemnością. Gorzej, jeżeli człowiek się nie zgodził z tym i mówi, no wyznaczyli mnie, to ja to będę robił. Robi tak, jakby łaskę komuś robił. Robi to z przymusu. To nie tak ma być. To nie tak ma być. Mamy mieć autorytet. Wiecie, kiedy
Zostałem pastorem w pierwszym kościele. Powiedzieli mi, jak ty nie będziesz, to nikt nie będzie. Więc uznałem, że dobra, nie umiem, ale się nauczę, tak? Modliłem się, Bóg mi to potwierdził, zostałem pastorem. Ale po pewnym czasie zaczęli mi zwracać uwagę. To robisz źle, to robisz źle, a tego nie robisz, a tak nie jest, jak powinno być. I wtedy ja mówiłem, no ale ja się dopiero uczę. Ja to chcę, ale jeszcze nie umiem. Wybraliście mnie na pastora, ja chcę to robić. Tylko nie od razu Kraków zbudowano. Ja po kolei będę te rzeczy robił, tak? Oni powiedzieli, nie, bo ty tak długo się uczysz. Chociaż to nie było długo, bo to około roku, półtora roku. Więc dla mnie to nie jest długo. Ale powiedzieli, to zróbmy inaczej. Ty będziesz reprezentował Kościół, a my będziemy rządzić. I wtedy powiedziałem, to chyba się pomyliliście. Nie chciałem być pastorem, powołaliście mnie. Bóg mi potwierdził, więc zostałem pastorem. I teraz przed Bogiem ja odpowiadam za tą służbę. Ja chcę was delegować do różnych prac, do różnych funkcji. Ja będę was błogosławił, udzielę wam znamaszczenia, które mam, ale to ja jestem pastorem. Nie, bo kiedyś to było inaczej. Baptyści mają w ten sposób, że to nie pastor rządzi, tylko rada zboru rządzi. Różne tam rzeczy mi mówili. Ja powiedziałem, my nie jesteśmy baptystami. Z całym szacunkiem dla baptystów. U nas są inne zasady. Bóg powiedział, że jestem pastorem. Wyście to uznali i będziemy szli w tym kierunku. Będziemy razem współpracować, ale to nie będzie tak, że ja będę figurantem, a wy będziecie rządzić. Bo Bóg mnie rozliczy za Kościół. Co chcę wam przez to powiedzieć? Myślicie, że mi było wtedy przyjemnie? Przyszli, stanęli przede mną i zmyli mi głowę. Wiedziałem, że w wielu rzeczach mają rację, że nie jestem doskonały. Ale też wiedziałem, że robię progres. Że ja chcę tam być. Że nie jestem człowiekiem, który wszystko sobie ignoruje. Jestem człowiekiem, który chce tam być. Chcę być doskonały na tyle, ile się da. Dlatego wykonywałem wszystko z poświęceniem. Moja żona mało mnie w domu miała. Siedziałem w kościele, modliłem się o ludzi. Ale ludzie nie dostrzegali tego, bo nie widzieli takich rezultatów, jakby oni oczekiwali. Było to zranienie? Macie zranienie, kiedy starasz się i ktoś nie widzi twojego starania i poświęcenia, tylko wytyka ci twoje błędy, które robisz. Wypadałoby chociaż powiedzieć jedno dobre słowo i nie zawsze je dostajesz. Przychodzi więc zniechęcenie. A Kościół rośnie. Jeżeli ludzie w Kościele nie będą wzrastać, nie będą świadomi swojego powołania i namaszczenia, Kościół nie będzie się rozwijał. Dlatego w pewnym są takie etapy, takie progi wzrostu Kościoła. Mówi, najpierw to jest próg 50, później 100, później 150. Dochodzisz do takiego progu i troszkę lekko wyżej, niżej, i nie można się przebić. Z czegoś to wynika. To Bóg stracił moc? Nie. To jest w nas gdzieś, że nie przygotowani jesteśmy, żeby pójść dalej. Żeby zainwestować więcej. Więc apostoł Paweł mówi do Tytusa, ja cię zostawiłem. A kiedy on to mówi, to przypomniał mu, jakie rzeczy zostały wykonane nad Tytusem. Że przyszło, było włożenie rąk, że była najpierw modlitwa, że było czuwanie przed Bogiem, że zastanawiano się nad tym, że to nie była pochopna decyzja, bo sprawa była ważna, bo Paweł wiedział, jak to są Kretyńczycy. Pewnie w Ostrowie nie ma takich trudnych ludzi, ale myślę, że wy i tak jesteście czasami zniechęceni. Widzę, że nie wszyscy ludzie nabierają pary, mocy, nie wszyscy ludzie są tacy gotowi zapłacić cenę. Więc Bóg mi powiedział, ruszycie do przodu. Powiedz im, ruszą do przodu, ale niech sobie wspomną na swoje powołanie, na namaszczenie, na przeznaczenie, na cel, do którego zostali powołani. Niech pracują w zespole. Niech się poddadzą pod autorytet. Niech się wypłaczą przed Bogiem, ale niech nie rezygnują. Bo włodarz Boży, bo biskup Boży, to jest człowiek, który jest nienaganny, gościnny, niechciwy na zysk. A z mojej strony to powiem, to jest człowiek świadomy, że Bóg płaci swoje rachunki.
Wiecie, dlaczego Boga kocham tak bardzo? Dlaczego mam pasję dla Boga? Nie tylko dlatego, że Go doświadczyłem, bo doświadczyłem. Nie tylko dlatego, że kocham Boże Słowo. Wiecie, dlaczego mam też interes w tym? A interes jest taki, że kiedy mi w życiu będzie źle, albo kiedy nasze dzieci chorują, albo kiedy nasze wnuki chorują, albo kiedy się cokolwiek dzieje złego, to ja wiem, że mój Bóg jest wierny. Im bliżej Jego jestem, tym większą wiarę w Niego mam. Mówimy, wiara się nie zmienia. Mylicie się. Im bardziej stoisz w dystansie, tym mniejszą wiarę masz. Niby ją masz, ale ona nie jest skuteczna, nie jest wykonywana. Potrzebujemy skutecznej, wykonywanej wiary. Bóg was powołał. I Bóg będzie zamykał wtedy usta pustych gadułów. Tych, którzy mącą, tych, którzy zatrzymują, tych, którzy poddają wątpliwość, tym, którzy wybijają was z rytmu. Bóg mówi, ja im zatkam usta. Ja im zatkam usta. Ja nie pozwolę, żeby słudzy moi byli zatrzymani. Nie pozwolę, żeby moi słudzy byli poniżeni. Nie pozwolę. Ale słudzy Boży muszą stanąć w miejscu wyzwania. Przełamać pewien opór. Przełamać pewien opór. Myślałem, moja żona zawsze do mnie mówiła, wiesz, tobie jest łatwiej, bo ty jesteś taki silny, twoja psychika jest taka silna, a ty na mnie krzykniesz, to ja się tak kulę aż. Staram się nie krzyczeć na żonę, czasami głośniej powiem. Tak? Więc ona... I niektórzy myślą, że taki człowiek, taki rzutki, to po prostu taki harpaga, że go nic nie złamie. Ale wiecie, czasami budzę się w nocy i myślę sobie, a może to już czas odpuścić? A może to czas, żeby inni w to weszli? I mimo, że Bóg mówi, nie, to nie jest jeszcze ten czas, to następnej nocy znowu przychodzi coś i mówi mi, a może to czas? A może byś odpuścił? A może byś odpoczął? Popatrz, jak jesteś zmęczony. Twoja żona ci mówi, serce ci, chłopie, nie wytrzyma. Chciałabym z tobą dożyć długich lat. Nie chciałbym, żeby... Nie chciała, tak, Hanka? Nie chciałabym, żebyś umarł mi szybko. Ja nie chcę być sama później. Tak? Więc zwolnij, człowieku, zwolnij, bo twoje serce, bo twoje ciało. Ja widzę, jak ty dychasz. Takie rzeczy ci się przypominają wtedy. Dzieci przyjeżdżają czasami, tato, przesadzasz, odpuść sobie, tak? Kalendarz ci zweryfikujemy, samochód ci zepsujemy. Z troski o mnie. Więc te rzeczy, kiedy się budzę w nocy, przychodzą. Mówię, może faktycznie potrzebuję zwolnić, a może faktycznie potrzebuję gdzieś odpocząć. No ale muszę skonsultować to z Bogiem, bo sobie człowiek, nie wiem jak wy macie, ja czasami lubię sobie ponarzekać. Znaczy lubię. Czasami we mnie się tyle zgromadzi, że muszę to gdzieś sprzedać. Niedobrze ludziom sprzedać, to lepiej Bogu sprzedać, tak? Więc przed Bogiem się wygadam, a później mówię, Boże, co ty na to? I Bóg powiedział, to nie jest jeszcze czas. To ja cię posilam. Jak chcesz dziadzieć, to idź na emeryturę. To wtedy ci wszystko klapnie. I mówię do Boga, ja nie wiem, czy to prawda. On mówi, jak chcesz mieć potwierdzenie, spytaj się swojej córki. Ja to za telefon rano dzwonię i mówię, Eunika, jak to jest? Jak ty to widzisz? Ona mówi, wiesz, tato, ja to tak myślę, że ty to jesteś taki typ człowieka, że jakbyś poszedł na emeryturę, to z ciebie dziad by był. Przestań jać się. Nawet te same słowa. Tak? Więc postanowiłem trwać. Ale mówię wam to po to, żebyście wiedzieli, że przychodzą zwątpienia. Że myślisz sobie, może się już skończyłem, może to już nie jest ten czas, może ten czas się skończył. A Bóg powiedział, potrzebuję, ludzie potrzebują ojców. Bądź ojcem. Już nie tylko bądź wykonawcą, bądź ojcem. Bądź. Jesteście ludźmi, którzy macie dobre przywództwo. Uczcie się. Bo Paweł najpierw Tytusa uczył. Dawał mu odpowiedzialności i one siedziały pod nadzorem pewnym. I kiedy Tytus w tym wzrósł, dostał zadanie. Trudne zadanie. Trudne. Ale jednak dali sobie radę. On sobie dał radę. Z trudnością, ale dał radę. Wiecie?
kiedy pobraliśmy się i pierwsze dziecko się urodziło, później drugie, później trzecie, każde z nich było śmiertelnie chore. I przychodzili ludzie z kościoła, mówili: pastorze, co z tobą jest nie tak? Każde dziecko jest śmiertelne, było śmiertelnie chore, lekarze rozkładali ręce. Co wyście takiego w życiu zrobili, że przekleństwo się do was przypętało? I zamiast się o nas modlić, to przychodzili i się pytali: a gdzie jest grzech? A co zrobiliście nie tak? A my nocy nie przespamy, na kolanach przed Bogiem. Wołaliśmy do naszego Boga. Bóg uleczył każdą chorobę. Doświadczaliśmy Boga w tak potężny sposób. I dzisiaj wiem dlaczego. Dzisiaj wiem, że jesteśmy przez to mocniejsi, że trudno nas wybić z rytmu. Wiem, że poznaliśmy naszego Boga tak, że nawet gdyby cały świat się zawalił, to my wiemy, że Bóg jest, bo myśmy Go doświadczyli, bo jesteśmy blisko. Mam interes być blisko Boga. Bo ja nie chcę przegrać swego życia. Służyć i odpaść. Ja chcę być człowiekiem, który zdobywa nagrodę. Jest pierwszy na mecie. Moja pasja prowadzi mnie do przodu. Więc Paweł wiedział, jaki Tytus jest. Czy Tytus był zły? Nie. On tylko był wtedy zniechęcony. Więc Paweł napisał do niego list. I powiedział: mężu Boży, postawiłem cię, namaściłem ciebie. Bóg cię namaścił. Masz zadanie, wykonasz to zadanie. Oto jestem z tobą, modlę się o ciebie. Posyłam list, posyłam moich współpracowników do ciebie. Wykonaj zadanie. Mówić o namaszczaniu, wyznaczaniu starszych do człowieka, który jest zrezygnowany, to jest duża odpowiedzialność. Ale mój znajomy powiedział: kiedy widzę problem, czuję się pobudzony do walki. Nie do rezygnacji, czuję się pobudzony do walki. Dlatego, drodzy, zostawieni zostaliście na Krecie. Będziecie mieli opiekę. Dajcie z siebie wszystko. Nie rozczulajcie się nad sobą. Nie bijcie piany, jacy to wy udręczeni jesteście. Bóg nie żąda więcej, niż możesz dać. Bóg chce tylko tego, co możesz dać. On nie przyszedł cię wymęczyć i wypluć później. On przyszedł, żeby cię wzmocnić. Z kontaktu z Bogiem zawsze człowiek wychodzi mocniejszy. Bardziej świadomy i bardziej umiejętny. Bo ten Kościół ma zadanie do wykonania. Czy wejdziecie w pozycję Tytusa? Może łatwiej by było w innym mieście, ale Bóg dał wam to miasto. A może wyśle was później do innych miast. Nie wiem. Ale jesteście Kościołem pełnym utalentowanych ludzi. Dzisiaj chcę się modlić o to, żeby namaszczenie, które Bóg wam dał, było w mocniejszy sposób wyartykułowane w was. Żeby to namaszczenie biało się przez was. Żeby ludzie byli dotykani tym namaszczeniem. I żebyście byli tego typu, jak to niektórzy mówią, że koło nas ludzie lubią stawać. Wiecie dlaczego? Bo emanują, bo Boży słudzy emanują ciepło. I czasami ludzie przychodzą i tak, nawet dzieci, zobaczcie, że jak człowiek chodzi w takiej Bożej łasce, to dzieci przychodzą, bawią się wokoło. Dotykają, popatrzą, posłuchają, ale są bardzo blisko. Ludzie są blisko. Czasami pytają ludzi, dlaczego jesteś tutaj, przeszkadzasz? A mogę chwilkę jeszcze postać, bo takie ciepło od was emanuje. Ja, wy dwóch rozmawiacie, takie ciepło bije i tak mnie to dotyka, i tak mnie to przemienia. Miałem iść do modlitwy, już nie pójdę. Jeszcze trochę na wchłonę i będzie okej. Byłem w szoku. Ale tak to działa. Drodzy, Boże powołanie jest skuteczne. Może jesteś zniechęcony. Może jesteś zmęczony. Może diabeł cię oszukał gdzieś. Przypomnij sobie, w jaki sposób Bóg cię powołał. W jaki sposób. Do czego cię powołał. Jak to zrobił. I dokąd cię doprowadził. I gdzie jest jeszcze cel.
Jeżeli dasz Bogu prawo, to Bóg cię nie zawiedzie, bo On swoich nie zostawia. On zawsze swoich podnosi, zawsze czyni cuda, tak? Pomodlimy się? Stańcie. Cudowny Panie, ja dziękuję Ci za Tytusów, którzy są na tym miejscu. Dziękuję Ci za to, że podjęli wyzwanie, że stanęli w wyłomie, że to są ludzie namaszczenia, że Ty rozpoznałeś ich, namaściłeś ich i dałeś im, Panie, przewodników i dałeś im przywódców, którzy ich błogosławią, mają w modlitwach, mają w swoich troskach i mają też w korekcie. Spraw, Panie, żeby wszelka wątpliwość ustąpiła. Spraw, Panie, żeby przyszło jeszcze większe trzeźwe myślenie. Spraw, Panie, żeby przyszło chcenie i wykonanie. Spraw, Panie, że nie brakło im sił i motywacji. I żeby przyszła, Panie, odwaga do ich serca i pewność powołania. Panie, spraw, żeby nie dali sobie zabrać namaszczenia, które Ty im dałeś. Niech będą skuteczni. Niech będą jak gejzer, który emanuje ciepłą wodą i żywą wodą. Modlę się, Panie, żeby przyszło do nich dotknięcie Ducha Świętego tak potężne, żeby oni już nigdy się nie zachwiali. Panie, nawet jeżeli na chwilę odeszli, jeżeli na chwilę zgrzeszyli, jeżeli na chwilę zwątpili, Panie, odnów ich miłość i ich życie i spraw, żeby byli użytecznymi narzędziami, żeby nie byli pospolitymi naczyniami w tym miejscu, ale żeby to były naczynia zaszczytne i do celów zaszczytnych. Naczynia szlachetne do rzeczy niepospolitych. Modlę się, Panie, żeby Twoje przykrycie na nich było. I nad tymi, którzy tego słuchają dzisiaj. W imieniu Jezusa. Zapieczętuj ich. I spraw, żeby w świecie duchowym byli rozpoznawani. I spraw, Panie, żeby pamiętali na swoje przymierze, które zawarli z Tobą. Niech będą jak Jakub, który kiedy wrócił do Betelu, wspomniał na przymierze i powiedział: Boże, byłeś mi wierny i ja Ci będę wierny. Ty dochowałeś przymierza i ja dochowam przymierza. Ja dziękuję Ci za to, Panie, że od tego momentu Jakub stał się narodem. Daj, Panie, żeby ten Kościół stał się narodem. Żeby ludzie stąd wychodząc mogli być błogosławieństwem dla tych, których spotkają. Żeby przyszło namaszczenie potężne tak bardzo, żeby ludzie chodzili nad ziemią. Żeby chodzili nad ziemią. Żeby czuli Twój poryw. Żeby czuli Twoje tchnienie. Panie, daj im przejść każdą przeszkodę. Daj im, Panie, zwyciężyć w każdej walce. Spraw, Panie, żeby nie było odstępstwa. Niech już ci, którzy kiedyś odeszli, nie odchodzą. Niech kiedy wrócili, niech będą wierni i niech będą stabilni. I spraw, Panie, by cenili sobie Pawłów, Sylasów, Tymoteuszów i innych współpracowników, aby zespół Boży był doskonały i żeby diabeł nawet szpilki między nich nie mógł włożyć. W imieniu Jezusa. Amen. Błogosławię Was, kochani. Bardzo dziękuję za to słowo. Jak brat Ryszard zaczął się modlić, miałem taki obraz. Wiecie, Pan mi pokazał nas wszystkich, jak stoimy tak rzędami, jeden za drugim, głowa przy głowie bardzo ciasno. I było składane namaszczenie na każdym. I w drugim czy trzecim rzędzie była lekka przerwa. Mówię, o, ktoś się, tak sobie pomyślałem, ktoś się spóźnił, a Pan mówi, nie, tych jeszcze nie ma. Ale każdy był namaszczany. Nie ma nikogo, kto nie ma u Boga powołania, przeznaczenia. Nam się nieraz tak wydaje, że, bo tak nieraz ludzie myślą, że pastor to jest powołany, starszy kościoła to jest powołany, ewangelista to jest powołany, a ja to tam jestem taki zwykły człowiek. No powiem Wam tak, no Mojżesz też był zwykły, dopóki nie został tym Mojżeszem, którego znamy. Apostoł Paweł też był taki zwykły. No każdy jest zwykły. Amen? I każdy ma swoje zadanie. I dla niektórych będzie największym zadaniem wyłamać swoje dzieci. Naprawdę. To będzie coś, zadanie na pół życia, ale wiecie, jaka to jest satysfakcja? Moje dzieci są nawrócone i ja, to jest dla mnie przeogromna satysfakcja.
ja nie muszę się martwić o moje dzieci, o ich zbawienie. I się modlę, żeby po prostu Bóg ich używał. I tak zróbmy. Służmy tam, gdzie Bóg nas powołał. Każdemu z nas Bóg wyznacza, ale każdy jest powołany, każdy jest namaszczony. Nie było ani jednej osoby, która nie jest namaszczona. Ci, którzy nie byli namaszczeni, to byli ci, których jeszcze tu nie ma. Dobry obraz, nie?